Zieman koldziska, z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z kariery Wojciechem Szczęsnym. A dzisiaj czekają nas dwa mecze: oczywiście, jeden towarzyski reprezentacji z Kolumbią, a drugi w lidze Mistrzów z FC Porto. Pierwszy mecz jest tak naprawdę o pietruszkę, jest to test dla naszej reprezentacji, w jakim miejscu jesteśmy. Miejmy nadzieję, że uda się wygrać z Kolumbią, chociaż łatwo nie będzie, bo jest to mecz wyjazdowy. Zaczynajmy to spotkanie! Jak widzimy, gospodarze w natarciu, jak dość skończy. Quintero, Czara. Czara rozpędza się z piłką. Jest praktycznie w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale przegrywa pojedynek ze szczęsnym. Bardzo dobrze, Polak skrócił kąt i dał radę interweniować, i będzie zaledwie rzut rożny. To się mogło skończyć dla nas dużo gorzej. Na szczęście tylko Horner. Quintero ma piłkę na skrzydle. Zobaczmy, co wymyśli w tej sytuacji. Zagrywa do środka. Murio. Ładnie do Mechii, Mechija wypuszcza tutaj Kordobę, ale szczęsny daje radę go powstrzymać. Bardzo ładnie zablokował strzał gracza FC Köln. 33 minuta, zobaczmy. Makado, zagranie do środka to jest Quintero. Quintero, cudowne podanie do czary. Czara uderza i trafia w okienko. Ależ fantastyczne wykończenie gracza z Kolumbii. Tutaj szczęsny nie miał większych szans. Próbował wyjść do piłki, a niestety Kolumbijczyk uderzył tak precyjnie, że tylko mógł odprowadzić piłkę wzrokiem. Takich strzałów po prostu się nie broni. To było za dobre uderzenie, ale trzeba docenić podanie Quintero, bo to była klasa światowa. Jędrzejczyk walczy o piłkę w środku, poda niestety ją przegrywa. Cordoba do makado, Macado do środka, to jest Cordoba, ładna zespołowa akcja. Celis do Macado, jeszcze odegranie. Jak to się zakończy, zobaczmy. I on kordoba obok Bramki, ależ mamy sporo szczęścia, że w tej sytuacji napastnik z Bundesligi nie umieścił piłki w siatce. Quintero ma piłkę w środku, zagrywa do kordoby. Kordoba drybluje. Może uderzać, ale szczęsty, bardzo pewnie, łapie ten strzał. Polak znów ratuje wynik. Końcowe minuty spotkania, zamiast atakować, musimy się bronić, niestety. Cordoba... Hames ładne zagranie do Quintero. Quintero ma okazję do zdobycia bramki, no i niestety 2 do zera. Ależ dzisiaj Kolumbijczycy uderzają. Jak nie okienko to boczna siatka, fantastyczne bramki. Niestety nasza reprezentacja jest w chwili obecnej bezradna, nie wiemy co się dzieje na wojsku. Zaczęliśmy głównie rezerwowym składem i jak widać źle się to skończyło. W Polsce mamy jedną mocną jedenastkę, a potem tylko coraz gorzej. 5 minut do końca, zobaczmy czy Kolumbia jeszcze podwyższy wynik, oby nie. Cuadrado rozpędza się skrzydłem, fantastyczne zagranie do Quintero. Quintero na szczęście źle opanował piłkę i mają w rękach Wojciech Szczęsny. I koniec spotkania. Niestety przegrywamy 2 do 0, zimny prysznic dla reprezentacji Polski. No, wyszło na to, że niestety niektórzy zmiennicy nie nadają się do gry w barwach narodowych. Są po prostu za słabi. Dwie piłki złapane, dwie sparowane, dwie bramki stracone, ocena meczowa 7,1. Tutaj jak widzimy pierwsza interwencja Szczęsnego, sytuacja sam na sam z Czarą, wygrał ten pojedynek. Dobrze, że Czara uderzył blisko jego tułowia, tutaj druga szansa, Ion Cordoba, Szczęsny broni nogą na szczęście. Dobre uderzenie, ale Szczęsny zachował do końca zimną głowę i udało się, znaczy chłodną głowę. Tutaj fantastyczne podanie Quintero do Czary, Czara uderza w okienko, no i niestety... Szczęsny mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem naprawdę piękne uderzenie, no i potem bramka Quintero. Dobrze wypuszczony tutaj przez Hamesa, no i w sytuacji sam na sam uderzył praktycznie w boczną siatkę też w okolicy okienka. No niestety Kolumbijczycy mieli bardzo nas dobrze nastawiony celownik. Dopiero w końcówce spotkania pojawiły się na boisku nasze gwiazdy, co było widać, bo niestety ten drugi garnitur reprezentacji Polski to był dramat. Jeśli chodzi o oceny, no, to u nas się zbytnio nikt nie wyróżnił. Niestety, cztery interwencje szczęsnego. cztery Vargasa, graczem meczu Quintero, w pełni na to zasłużył. Goli, asysta, cóż więcej oczekiwać? Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Był to dla nas zimny prysznic, który miejmy nadzieję, że będzie, na, wyjdzie nam na dobre. Wyciągniemy z niego wnioski i trener będzie wiedział już, na kogo nie stawiać w reprezentacji i kto po prostu reprezentuje za niski poziom. Z Egiptem zagraliśmy bardzo dobrze, no ale nie ma co porównywać Egiptu do Kolumbii. Tutaj różnica klas jest znacząca oczywiście na korzyść Kolumbii. No i pokazali nam, niestety, jak się gra. Drużyny z Ameryki Południowej zbytnio nam nie leżą. No miejmy nadzieję, że jednak następne spotkania będą dużo lepsze, bo my jednak wolimy grać z drużynami typu na przykład wyspiarskimi, bo z nimi gra nam się zdecydowanie łatwiej niż z takimi, które mają dość duże umiejętności techniczne. Ale wiadomo, na takie też trzeba być przygotowanym. No bo można na niej trafić czy to na mistrzostwach świata, czy w jakichś tam meczach eliminacyjnych, bo w Europie również są drużyny, które potrafią świetnie operować piłko. No i tutaj oczywiście trening klasyczny, mam nadzieję, że uda się nabić jak najwyższą ocenę, bo po prostu to daje sporo do rozwoju piłkarza. Szczęsny i tak rozwija się bardzo fajnie, nie jest to jakiś super szybki rozwój, wiadomo na przykład w karierze w poprzedniej FIFA Drągowskim był dużo szybszy, ale tam zaczynałem z dużo niższym bazowym overallem. Teraz gramy mecz z FC Porto, miejmy nadzieję, że będzie to miły wieczór, że wygramy i że nie będzie tak samo jak w pierwszym spotkaniu w dzisiejszym materiale. Zaczynajmy to widowisko! Jak widzimy w natarciu Juventus od samego początku, Mandzukic zagrań do środka, to jest Dybala, Paulo Dybala, schodzi na swoją magiczną lewą nogę i 1 do 0, ależ początek, czwarta minuta i praktycznie strzał w okienko i klasyczna cieszynka Dybali. To jest po prostu majster sztyk, co ten chłopak robi z tą swoją lewą nogą, może czasem w reprezentacji nie pokazuje się z najlepszej strony, ale w Juventusie jest niekwestionowanie największą gwiazdą i decyduje o sile zespołu. Jak widzimy, Porto chce odpowiedzieć, a Bakar, zobaczmy co zrobi, odgrywa piłkę Pereira. Pereira do Soares. a Soares uderza na tyle lekko, że Szczęsny łapie tą piłkę bez najmniejszego problemu. Ej, Rin, ładny tutaj zagranie, Zobaczmy, jak to się skończy. Soares obok bramki. No, mamy sporo szczęścia, naprawdę, że w tej sytuacji Soares nie zdobył bramki. Ładne podanie Eje Rina, ale na szczęście gracz z Brazylii spudłował. Bernardeski, zagranie do przodu, to jest Dybala, Dybala, zobaczmy co wymyśli, schodzi na skrzydło. Może centrować w pole karne, zatrzymuje się jeszcze, odgrywa Bernardeski. Do Douglasa Kosty i 2 do 0. Douglas Kosta praktycznie w ślizgiem zdobywa bramkę, zaskakując Iker'a Casillas'a. Bardzo dobra akcja Juventusu, 2 do 0 w 26 minucie. Oby padło jeszcze więcej goli bo to jest naprawdę dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Mandżuki, szybkie odegranie na skrzydło, to jest Bernardeski, Bernardeski na lewą nogę, centruje na Daglasa Kostej. i 3 do 0, tak jest! To jest chyba już gwóźdź do trumny FC Porto, po tym ciosie mogą się już nie podnieść. Daglas Kosta zdobywa drugą bramkę, raz z nogi, raz z głowy. To jest piłkarz orkiestra, wszystko potrafi w tym sezonie. Dobrze, że Juventus wypożyczył go z Bayernu Monachium. 45. minuta, zobaczmy czy coś jeszcze stanie Matuidi zagranie do Dybali 4 do 0 Gol w doliczonym czasie gry To już po prostu jest do... Zabicie tego meczu, nic się już wielkiego tutaj nie będzie działo Juventus pokazuje klasę I uświadamia Porto Gdzie jest ich miejsce w szeregu Paulo Dybala show, co tu dużo mówić Soares, jak widzimy, Porto walczy choćby bramkę honorową, a Bołbakar, ładny zagrań do korony. Korona jest już polkarnym, ścina do lewej nogi, może uderzać, jeszcze odgrywa. Soares, ale znów szczęsny wygrywa z nim pojedynek. Jak widzimy, Brazylijczyk nie umie znaleźć sposobu na Polaka, który broni jak w transie. Praktycznie w tym meczu nie da się go zaskoczyć. I jak widzimy, zmiana w Juventusie na boisku pojawia się Gonzalo Igualem i będzie rzut rożny dla Porto. Grę nowi korona. zagrań na środek Polakarnego. A Bułbakar, ale szczęsny to broni, szczęsny to broni. Naprawdę Polak. Przyjechał ze reprezentacji może i zdołowany porażką z Kolumbią, ale to nie wpłynęło na jego grę. Broni bardzo pewnie i nie daje się zaskoczyć, jak widzimy w Lidze Mistrzów, ale będzie kolejny korner i kolejne zagrożenie. Grę znów znowi korona. Zagrani na polekarne Felipe uderza no ale prosto wszczęstnego to nie mogło zaskoczyć Polaka. I koniec spotkania zwyciężamy na całe szczęście, bardzo wysoko, pokazując Porto, że raczej nie mają szansy z nami walczyć w lidze mistrzów. Już chyba pierwsze miejsce w grupie mamy pewne, więc o nic nie musimy się obawiać. Dwie piłki złapane, dwie sparowane, ocena meczowa 8,2. W reprezentacji mieliśmy podobne statystyki, ale niestety dwie bramki stracone. Czy tutaj będą jakieś interwencje? Tak, jest interwencja z 52 minuty strzał Soaresa, ale szczęsny zachował do końca koncentrację i odbitą piłkę na rzut rożny. Takimi strzałami po prostu nie da się go zaskoczyć. Jeszcze tam były dwa rzuty rożne, ale jak widać z tego nie ma powtórek. Juventus oddał 4 celne strzały, zdobył cztery bramki. To nie najlepiej świadczy o formie bramkarza FC Porto. Bernardeski zawodnikiem spotkania, bardzo dobry występ, cztery interwencje szczęsnego, dwie Jasa. No nie był to najlepszy dzień Hiszpana. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, zwyciężyliśmy, to jest najważniejsze. Widzę lidze mistrzów gramy bardzo dobrze. Jedynie raz mieliśmy problemy z Hoffenheim, ale naprawdę to było fajne spotkanie i tam się dużo działo. Chyba z nimi gramy właśnie w ostatniej kolejce, więc może będzie ciekawie. Tutaj, jak widzimy, też sytuacja w innych grupach no w miarę ustabilizowana. Raczej, faworyci są na czele, nie ma tutaj wielkich niespodzianek. Jak widzimy, tutaj Juventus ma pierwsze miejsce, drugie na razie Hoffenheim. Jeszcze ewentualnie Porto może awansować, no ale to też nie jest pewne. Jak widzimy, jeszcze nie we wszystkich grupach były rozgrywane spotkania, więc możemy przesymulować jeden dzień, żeby zobaczyć sytuację również w innych grupach, bo została jedna kolejka do końca. No, co na pewno będzie zwiastować emocje, bo jeszcze niektóre drużyny nie są pewne awansu. Na przykład Real Madrid może jeszcze spaść na trzecie miejsce i zagrać tylko w lidze Europy. To by na pewno była sensacja, no w tej grupie nic wielkiego się już nie stanie. Tutaj Roma walczy z Sevillą, Manchester, PSG, pewne awansu. No i tutaj jeszcze walczy Beszyk z Benfica. Nasza grupa to już nas nie interesuje. W następnym materiale czekają nas dwa mecze w Serii A z Crotone i Sampdorią, oby udało się zdobyć komplet punktów. Więcej, ktoś ludzi skarż Wam, bardzo dziękuję za ten materiał, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!